Cześć, mam na imię Tomek i zaczynamy nasze testy. EcoBike Forest to nowy model w stajni znanej polskiej marki rowerów elektrycznych. Jest to pierwszy rower typu gravel, otwierający nowy rozdział historii firmy. Pokazujemy ten model podczas testów na Bałkanach, gdzie można było sprawdzić go w trudnych warunkach drogowych i pogodowych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że piękne okolice zachęcają do aktywności na dwóch kółkach z użyciem tak wyśmienitego modelu. Skąd wziął się pomysł na rower typu gravel? Amerykanie dość niedawno, w ciągu ostatnich kilku lat, stworzyli nowy rodzaj roweru, który bazując na modelach szosowych nadaje się na drogi szutrowe. Jak wskazuje sama nazwa, gravel, z angielskiego żwir lub żwirek, przeznaczenie roweru to podróże po drogach nieutwardzonych, leśnych czy szutrowych. W Stanach Zjednoczonych ogromne przestrzenie między miasteczkami, wioskami czy pojedynczymi farmami połączone są często drogami spełniającymi dwa minimalne kryteria. Odpowiedniej szerokości, tak by mógł przejechać wóz strażacki, oraz nawierzchni żwirowej, by droga nie rozmyła się po deszczu. Na takie właśnie drogi został stworzony gravel. Rower typu gravel ma więc konstrukcję zbliżoną do roweru szosowego z charakterystyczną kierownicą w kształcie baranka. Ma także szersze opony dostosowane do potrzeb poruszania się po nieutwardzonych nawierzchniach. Nie jest to jednak wyłącznie przerobiony rower szosowy. Obecne gravele mają bowiem nieco inną geometrię ramy, kierownicę usytuowaną wyżej, a wszystko po to, by jazda gravelem była bardziej komfortowa niż wyczynowa. Oczywiście same gravele mają tutaj wiele rodzajów. Jedne są zdecydowanie do ścigania się, inne natomiast przeznaczone do kolarstwa turystycznego, wyprawowego, gdzie nie tyle prędkość, co komfort jazdy na długim dystansie staje się priorytetem. EcoBike Forest wpisuje się doskonale w obecny trend tworzenia rowerów typu gravel ze wspomaganiem elektrycznym. Czy taki rower ma sens? Zdecydowanie tak, ale pod warunkiem, że użytkownik jest świadomy zalet takiego roweru i potrafi docenić je w codziennym użytkowaniu. Kto zatem może śmiało rozważać zakup gravela EcoBike Forest? Na pewno osoby, które marzą o jeździe pięknym, stylowym i dopracowanym designersko gravelem. Model EcoBike Forest doskonale prezentuje się estetycznie i naprawdę cieszy oko. Wygląd to jednak początek miłości. Warto więc popatrzeć na osprzęt roweru i jego walory eksploatacyjne. Szczegółowo omówimy to w kolejnym filmie. Teraz warto zauważyć, że EcoBike Forest jest bardzo lekki, jak na rower elektryczny, waży bowiem jedynie 16 kg. Dzięki temu może być użytkowany bez wspomagania elektrycznego, jak i ze wspomaganiem. Docenią to użytkownicy bez kondycji fizycznej, którzy dopiero zaczynają przygodę z gravelem, lub osoby już doświadczone, dużo jeżdżące na rowerze, ale potrzebujące wsparcia dla dodatkowych 50-80 km dystansu, gdy już wyczerpią się siły naturalnie. Także osoby posiadające jakieś fizyczne czy zdrowotne ograniczenia jazdy rowerem tradycyjnym mogą cieszyć się jazdą na dwóch kółkach dzięki właśnie takiej opcji wspomagania elektrycznego. EcoBike Forest, jak sama nazwa wskazuje, doskonale nadaje się do jazdy po lesie, ale nie tylko tam. Rower świetnie poradzi sobie na szosie, ścieżce rowerowej, w codziennych dojazdach do pracy, w mieście, na drogach szutrowych i w drogach piaszczystych. Stąd zapewne tak wielka popularność graveli w ostatnich latach. Są to rowery uniwersalne i pomijając skrajne zastosowania, takie jak bardzo szybka jazda po szosie czy ekstremalnie trudny teren off-road, gravel ma bardzo szerokie zastosowania. Gdy do tego dołożymy jeszcze wspomaganie elektryczne, które jest w określonych sytuacjach kluczowe, okaże się, że EcoBike Forest jest doskonałym przyjacielem rowerowej podróży w wielu miejscach i okolicznościach.